W takim razie, jak najbardziej. Drodzy Państwo, za moment rozpoczynamy. W takim razie przypomnę, walka o pierwsze oficjalne mistrzostwo Polski juniorów w futbolu ośmioosobowym. O 11:00 pierwszy mecz. No a potem będziemy zmierzać do półfinału, wielkiego finału i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, korzystając, że będą przerwy oczywiście między spotkaniami, między meczami, to zapraszamy do strefy rozrywki, strefy gastronomii, która jeszcze nam się tutaj przygotowuje, ale taka strefa jest specjalnie to także dzisiaj dla Państwa. Nie przeszkadzam, Kuba, proszę bardzo. Seria, choć jeszcze zwycięstwa w tym sezonie, to na poprzednim, czwartym turnieju juniorskim tutaj również w Bydgoszczy pokazali, że rozwijają się w zawrotnym tempie i są w stanie walczyć nawet z najlepszymi. Nawet jeśli nie wygrywają, są w stanie chociażby naprzeć się swoim przeciwnikom. A teraz na boisko już szykują się do wejścia Warsaw Eagles, niepokonani w tegorocznym sezonie. Jeszcze w tym sezonie nie zaznali goryczy porażki w dzisiejszym półfinale. No, nikt nie widzi przeciwieństwa, żeby po to, żeby nie zagrali dzisiaj w wielkim finale. Na pewno inny wynik niż ich zwycięstwo będzie tutaj ogromną niespodzianką, żeby nie powiedzieć sensacją. Głównie pretendenci do tytułu dzisiejszego dnia i już za chwilę wejdą nam na boisko, tak więc... Na boisku Warsaw Eagles. Kuba Zdunia oraz koordynatora defensywy Marka Włodarczyka wyjdzie w dzisiejszym meczu w składzie w formacji ofensywnej linii Krzczaniak, Bartosz Kunc, Igor Gawryszewski na pozycji rozgrywającego Marcel Smoleń z jego plecami, na pozycji biegacza Eryk Dudek, na skrzydłach Kasper Jaszewski oraz Filip Zapędowski, a na tendencie Oliwia Kamieniecka. W formacji defensywnej, w linii defensywnej zaprezentują się Bartosz Kunc, Bartosz Zakrzewski, Jerzy Archacki, za jego plecami David Hatton-Jones i Miłosz Borówka, na skrzydłach cornerbackami Maciej Latała, Artur Chrzmutnicki, a safety, czyli najbardziej wysunięty obrońca, Jakub Jędkowiak.
Za to w Młodej Husarii Szczecin ekipie prowadzonej przez trenera głównego Piotra Roszaka oraz koordynatora defensywy Olafa Wernera w formacji ofensywnej. Zobaczymy w linii Dawid Pach, Sebastian Kościuszko, Ernest Janiszewski, rozgrywający Oskar Sardyga, za jego plecami Igor Woliński, na skrzydłach Natan Hapanowicz, Jakub Ostrowski i tight endem Dominik Gładkowski. W formacji defensywnej w linii Kasper Bruger, Marcin Szupranowicz oraz Damian Masłowski, linebackerami Maksymilian Orlon, Jakub Grzywacz. Na skrzydłach Adam Dymkowski, Przemysław Klimaszewski, a na pozycji safety Milan Szczebliński. Jesteśmy już po rzucie monetą strony wybrane. Jako pierwsza odbierać będzie ekipa Młodej Husarii Szczecin, a więc to właśnie ją zobaczymy w swojej pierwszej otwierającej serii ofensywnej. Natomiast Warsaw Eagles na początku tego meczu będą wychodzili w formacji defensywnej, ażeby bronić się swojego pola przyłożeń. Do przodu, a więc rozpoczynamy ten dzisiejszy pierwszy półfinał Mistrzostw Polski do lat 17 w futbolu ośmioosobowym. A Igor Woliński już w pierwszej akcji popisuje nam fantastyczną akcją zwrotną już na połowę swoich rywali, a więc ta pierwsza akcja dla Młodych Husarzy jak najbardziej udana. Na pewno doda im dzisiaj więcej pewności siebie, której będą potrzebowali, chociaż Piotr Roszak zastrzega, że w tym roku nie chodzi wcale o zwycięstwa, o regularne wygrane. W tym roku chodzi przede wszystkim o nabranie niezbędnego doświadczenia oraz zebranie bezcennej lekcji na tle bardziej doświadczonych ekip jak dzisiaj. Czy są w stanie dzisiaj powalczyć przeciwko Warsaw Eagles, to okaże się niebawem. Jednak widzimy, było jakieś przewinienie w trakcie tej akcji, przez co Młodzi Husarze zaczną od 20 yarda własnej połowy. Oskar Sardyga w tym sezonie lider wśród rozgrywających, jeśli chodzi o wykonywanie i wyegzekwowanie podań ze swojej ręki. Młody rozgrywający, który pokazuje się z fantastycznej strony. Najjaśniejszy punkt formacji ofensywnej Husarii Szczecin, chociaż nie ma warunków fizycznych takich, jakich byśmy oglądali wśród innych rozgrywających, to jednak swoją mobilnością, swoją kreatywnością w trakcie rozgrywanych akcji naprawdę może ten chłopak imponować. Igor Woliński, równie dobry running back, który jest w stanie tutaj zapewnić dobre akcje biegowe, ale wszystko, jeśli chodzi o akcje biegowe, zależy od linii ofensywnych. To oni kreują tak naprawdę miejsce do rozgrywania tych akcji biegowych. Oskar Sardyga tym razem sam w pojedynkę próbował przebiec z piłką. Udało mu się zyskać 2 yardy, ale do pierwszej próby będzie brakowało jeszcze 9 yardów. No i trzecia próba, a więc teoretycznie 2 do rozegrania, żeby móc przesunąć znacznik, kontynuować swoją serię, ale będąc na 20 yardzie własnego boiska, jeśli nie uda się tej pierwszej próby zyskać, to myślę, że tutaj będą się decydować na odkopnięcie piłki po pancie, żeby jak najdalej posłać piłkę, żeby formacja ofensywna, która wejdzie na boisko po stronie Eagles. Teraz mamy przechwyt, a więc się skończy bardzo szybkim przyłożeniem z numerem 96. Miłosz Borówka i mamy już 6-0 w tej trzeciej akcji tego pierwszego półfinału. No kto by się spodziewał, że to Miłosz Borówka będzie zawodnikiem, który przychwyci podanie, przyjdzie na przyłożenie. Zazwyczaj to Maciej Latała w poprzednim turnieju takimi zagraniami nam się popisywał. Dzisiaj Miłosz Borówka otwiera wynik dzisiejszego spotkania. No i Młodzi Husarze będą musieli teraz jakoś się podnieść po tej szybkiej stronie.
stracie, której dokonał Oskar Sardyga. No, to jest właśnie to małe doświadczenie, które na pewno gdzieś tam będzie jego brakowało w takich akcjach, gdy wydaje się, że można rzucić tam, jednak dobrze to przeczytane w obronie. Teraz Marcel Smoleń i biegnie po dwa punkty, ma bardzo dużo miejsca i nie było ku temu żadnych wątpliwości. Dwa punkty dodatkowe na koncie Warsaw Eagles i Eagles wygrywają już w tym pierwszym półfinale po trzech akcjach dzisiejszego meczu 8-0. Otwarcie tego meczu, trzeci przechwyt w tym sezonie Miłosza Porówki, pierwsze przyłożenie w tym sezonie wcześniej i lider, jeśli chodzi o przechwyty w obronie w tegorocznej edycji PLFJ8, Jakub Jędrkowiak, cztery przechwyty na swoim koncie, jedno przyłożenie, a teraz David Hutchinson i kolejny kick-off. Tym razem niezłapany, ale więc to będzie znów piłka dla Warsaw Eagles. No i teraz kompletnie tutaj zachowali się młodzi husarze bardzo źle. Ta piłka była do zebrania, powinna zostać zebrana, a tak Warsaw Eagles bez najmniejszych skrupułów przechwycili to po tą piłkę, no i to oni zameldowali nam się z formacją ofensywną, a nie młodzi husarze. No i gdzieś brakuje tej koncentracji od samego początku meczu w szeregach szczecinian. To są błędy naprawdę podstawowe, które no, na pewno jest gdzieś tam zły teraz sztab szkoleniowy, bo takich błędów w tym sezonie jeszcze nie było. Teraz z numerem 21 Aleksander Bargieł. Również świetny zawodnik, który pokazywał nam się już nie raz w tym sezonie, w zeszłym turnieju, czwartym juniorskim tutaj w Bydgoszczy. Musiał zastąpić Marcela Smolenia na pozycji rozgrywającego i zrobił to znakomicie, wybrany później zresztą na MVP formacji ofensywnej czwartego turnieju juniorskiego. Druga próba, około 6 jardów do przejścia, ale teraz zatrzymywany Aleksander Bargieł przed linią wznowienia akcji, a więc ta seria cofnięta o około 2-3 jardy. No i teraz już 9 do pierwszej próby. Smart jest moje, to on postanowił teraz pobiec z boku. I teraz fantastycznie popisał się tutaj swoimi warunkami fizycznymi. Pierwszej próby nie zdobędzie, ale mamy też flagę na boisku, a więc czekamy na decyzję sędziego. Teraz cofnięci na własne życzenie w tej serii. No i do tej pierwszej próby, tak jak miało być 5 jardów, tak teraz zrobiło się 15. A więc spora tutaj strata jardowa. Teraz ten błąd indywidualny, podanie złapane. I czy będzie przyłożenie? Kacper Jaszewski, przyłożenie. I mamy podwyższenie tego wyniku. 14-0 na koncie Warsaw Eagles, no i nie do powstrzymania, pokazują, że oni tutaj przyjechali po pełną pulę i dla nich zwycięstwo w tym pierwszym finale jest oczywiste. Chcą zagrać w tym finale, chcą sięgnąć po to mistrzostwo, rozpocząć klubowy w sumie zwycięski sezon, bo przecież Warsaw Eagles i Kozły Poznań w sekcji seniorskich spotkają się na 13. superfinale. Niepokryta lewa część boiska, ale tym razem wypychany przed strefą punktową, a więc dwóch punktów już tym razem nie będzie Marcela Smolenia, ale i tak wynik 14-0.
No i czy będą w stanie tutaj młodzi husarze wrócić nam jakoś do tego meczu, jak na razie kompletnie zdominowani, jakby na razie nie wiedzieli troszkę gdzie są, szukają gdzie się tej koncentracji, tej regularności i konsekwentności w swoich zagraniach. Igor Boliński po raz kolejny fantastyczna akcja powrotna, ale znów na boisku żółta flaga oznaczająca, że któryś z zawodników dopełnił się faulu. Kara zaliczona na konto młodych husarzy, a więc po raz kolejny w tej akcji powrotnej dopełniają się przewinienia, co cofa tą zdobycz jardową, którą przebiegł Igor Woliński. Więc muszą tutaj rozpoczynać tym razem z 30 yarda. No i czy są w stanie przesuwać się po boisku? Akcja biegowa przez środek, ale kompletnie tutaj nie zrobili miejsca liniowi ofensywni Igorowi Wolińskiemu. Ten powstrzymywany już na linii wznowienia akcji. Może yard udało się przesunąć tą piłkę dokładnie, ale to wciąż są za małe zdobycze yardowe, żeby móc tutaj kontynuować serię, w jakiś sposób zagrozić pewnym siebie warszawiakom, którzy tutaj jak na razie kompletnie zdominowali nam to widowisko w tym pierwszym półfinale. Znów Igor Woliński przez środek i znów zatrzymywany krótko po swoim biegu. Przy trzeciej próbie około 5 yardów do obejścia dla Szczecinia. Zgubiona piłka i to jest piłka w rękach Warsaw Eagles z numerem 96. Znów Miłosz Borówka, a więc jak na razie to jest jego mecz. Najpierw przyłożenie po przechwycie, teraz odzyskane posiadanie. No jak na razie młodzi husarze nie mają nic do powiedzenia w tym pierwszym meczu półfinałowym. Szkoda, ten czwarty turniej juniorski kazał wierzyć, że młodzi husarze będą szli cały czas do przodu, będą się gdzieś wspinali na swoje wyżyny umiejętności. Byli w stanie przecież prowadzić równorzędny pojedynek, czy to z Kozłami Poznań przez okres pierwszej połowy, czy nawet z Warsaw Eagles właśnie w okresie tej również pierwszych trzech kwart. Tym razem kompletnie źle weszli w ten mecz, dużo błędów podstawowych, jak niełapanie piłek, czy właśnie ten przechwyt, który pluł, aż widać było stąd, że Miłosz Borówka idealnie ustawiony do tego podania, no ale Warsaw Eagles robią co do nich należy. Jak zwykle konsekwentni w swoich zagraniach, wiedzą co zrobić i robią to fenomenalnie. Marcel Smajn znów w akcji biegowej, znów sporo miejsca, ale zatrzymywane na około 3 yardy swojego biegu. Wydaje się, że to powinna być pierwsza próba. Oczywiście, że tak. I przed 20 yardem, na około 22 ustawiona piłka, a więc już powoli znów warszawianie wchodzą w tą czerwoną strefę oznaczającą mniej niż 20 yardów do strefy punktowej. Na ich koncie 14 już punktów, 0 po stronie młodych husarzy. A więc ten mecz może nam się naprawdę szybko skończyć, a jeżeli będzie kontynuowany w ten sam sposób, co na początku tego spotkania. I też Warsaw Eagles dają jasny przekaz. My tutaj przyjechaliśmy po pełnym pole z numerem 7. Znów nam się melduje w strefie punktowej Kacper Jaszewski, ależ,
ależ to było łatwe, bez najmniejszych problemów urwał się z podkrycia, delikatna piłka rzucona przez Marcela Smolenia, no i to jest kolejne 6 punktów po stronie Warsaw Eagles, 19-0, to jest dopiero pierwsza kwarta. A więc tak jak mówiliśmy, ten mecz może nam się naprawdę szybko skończyć. Marcel Smoleń będzie starał się znów podwyższyć za 2 punkty. Tym razem o wiele lepiej niż ostatnio. Dużo miejsca pogubili się tutaj w kryciu. Nie nadążyli za Marcelem. Ten podwyższa po raz kolejny wynik tego spotkania. Już na tablicy wyników 21-0. Przyłożenia na koncie Warsaw Eagles, dwie akcje za 2 i 21-0 w pierwszej już kwarcie tego pierwszego meczu półfinałowego Mistrzostw Polski do lat 17 w futbolu 8-osobowym. Zmiana stron oznaczająca koniec pierwszej kwarty całkowicie zdominowanej przez Warsaw Eagles 21-0. Wkraczamy w drugą odsłonę dzisiejszego pierwszego meczu półfinałowego. I zaraz z 30 yarda wybijać piłkę będzie David Hutton-Jones. Piłka w górze liczy po raz kolejny Wielka Igora Wońskiego, nie tym razem z numerem 28 Maksymilian Urlon powracał z tą piłką na 35 yard boiska. No i pytanie, czy przed przerwą młodzi husarze będą w stanie dojść do połowy boiska Warsaw Eagles, gdzie się troszkę postraszyć, troszkę też nabrać takiej większej pewności siebie po tym marnym początku. Oskar Sartyga w tym sezonie 176 yardów, jedno przyłożenie, ale aż 7 przechwytów, doliczając ten jeden dzisiaj. To już 8, a teraz Igor Woliński ma to miejsce. Dobra akcja, teraz młody husarze. No i po właśnie takich akcjach są w stanie gdzieś nabrać tej pewności, nabrać tej regularności, powrócić do tego, co prezentowali przecież nie tak dawno na czwartym turnieju juniorskim. No i na połowie przeciwników już młoda husaria Szczecin, Oskar Sertyga. Podanie dalekie w stronę swojego skrzydłowego, tam z numerem 11. Dominik Gładkowski, czyli nominalny Tyrant, starał się złapać to podanie, ale troszkę przerzucone. Niemniej Oskar Sertyga w tym sezonie pokazywał, że lepiej wychodzą mu te zagranie, kiedy znajduje się pod presją, kiedy musi w pełnym biegu tą piłkę wypuścić. No, to są naprawdę trudne zagrania w futbolu amerykańskim. To najwyższa półka, jeśli ten zawodnik już w tak młodym wieku jest w stanie tak dokładne piłki posuwać w pełnym biegu, to naprawdę przed nim
świetlana przyszłość, ale czy będzie grał na pozycji rozgrywającego też w przyszłości, to się dopiero okaże, tak jak mówiłem, warunkami fizycznymi troszkę mu brakuje, ale na pewno pokazuje, że ma pewną rękę, dużo widzi na boisku, no i w przyszłości może być z niego wiele dobrego w Szczecinie. Tymczasem trzecia próba, wciąż 10 yardów do przejścia po tej akcji Igora Wońskiego. Jak na razie szczecinianie bez pozytywnej zdobyczy yardowej. Tak jak mówiłem, Oskar Sentyga 176 yardów po swoich podaniach, tak 177 yardów po swoich biegach, a więc pokazuje, że nie tylko podaje, ale też i biega. 37 biegów w tym sezonie po raz kolejny, ale szuka znów gdzieś tam swojego skrzydłowego, kompletnie teraz raczej na uwolnienie taka piłka, żeby nie zostać sakowanym, żeby nie stracić tutaj yardów w tej serii. No i czwarta próba. Czy będą tutaj grali młodzi husarze? Nie mają w sumie już nic do stracenia, przegrywają wysoko, więc potrzebują tutaj jakichś punktów, jakichś okazji do tego, żeby móc zapunktować w tym meczu, żeby w tej drugiej połowie wyjść z nieco większą wiarą, że jeszcze w tym meczu można coś uszpnąć. No i będą grali. Widzimy, że nie przygotowani do formacji plantowej, ale tu nie ma kompletnie miejsca. I kończy nam szybko David Hutton-Jones z sakiem na Oskarze Sardygi. I właśnie w tym miejscu zameduje nam się formacja ofensywna Warsaw Eagles. Ale widzimy, że będzie powtórka akcji po przewinieniu w obronie Warsaw Eagles. Darmowe 5 yardów dla Husari, a więc będą tutaj mieli jeszcze jedną szansę, tym razem bliżej znacznika pierwszych prób, żeby móc tutaj kontynuować tą serię. Jego niewiele, więc skończy nam się ta akcja, podobnie jak przed chwilą szukał miejsca jak mógł, ale nie znalazł. Dobrze tam pokryli tą strefę boiska warszawianie i odzyskali posiadanie na 33 yardzie. Zamelduje nam się Marcel Smolen i jego formacja ofensywna. Smolen, podobnie jak jego vis-a-vis Oskar Sardyga, również lubi biegać z piłką w tym sezonie. 41 biegów, 308 yardów i widzimy po raz kolejny, że kontynuuje właśnie tę swoją domenę. Kolejny bieg tego zawodnika, kolejny na minimum 5 yardów. Tutaj widzimy, że przesunie nawet i znacznik, a więc 10-yardowy bieg Marcela, dający pierwszą próbę już w pierwszej akcji. Marcel Smolin znów szuka tym razem podania do Zapędowskiego. Ten łapie piłkę bez najmniejszych problemów. Kompletnie nie miał tutaj żadnego krycia, które mogłoby mu utrudnić złapanie tej piłki, a więc mógł spokojnie przymierzyć się do tego podania, spokojnie ułożyć koszyczek ze swoich dłoni i złapać piłkę. Na około 20 yardzie wydaje się, że ta piłka została złapana i po raz kolejny Warsaw Eagles przesuwają piłkę w czerwoną strefę. Młodych husarzy no nie są w stanie się przeciwstawić. Szczecinianie nie są w stanie
20, jak Marcel Smoleń. Mało brakowało, byłby przechwyt ze strony zawodnika z numerem 28, a więc Maksymiliana Orlona. No i druga próba dla Warsaw Eagles na 20 yardzie boiska. Mamy druga kwarta, no i być może przydałoby się tutaj Szczecinianom jakaś dobrać, jakiś sak albo przechwyt, ale Zapętowski łapie tą piłkę, wbiega w pole punktowe i to są kolejne punkty na stronie Warsaw Eagles. No i już 21-0 robi nam się 27-0. No i choć w beznadziejnej sytuacji Szczecinianie, to też muszą pamiętać, że oni jeszcze w tym turnieju będą grać o trzecie miejsce, więc muszą tutaj rozegrać, muszą wejść w odpowiedni rytm, nabrać większej pewności siebie. Teraz bardzo dobra akcja, bardzo dobrze teraz pokryli w strefie punktowej skrzydłowego Warsaw Eagles, nie dając mu możliwości złapania tej piłki. I właśnie takich akcji ta drużyna potrzebuje, też takich akcji powrotnych, jak chociażby wcześniej Igora Polińskiego kilka razy, czy takich akcji właśnie jak w formacjach specjalnych. 27-0, ale tak jak mówiłem, Szczecinianie też będą walczyć w meczu o trzecie miejsce. Oczywiście jeszcze nie zabierając im kompletnie szans, może czekamy, aż podniosą się chociażby to nawet w tej drugiej połowie, aż przemyślą, przedyskutują ze swoimi trenerami to, co się zadziało w tej pierwszej połowie, zareagują i bardziej przeciwstawią się warszawianom. Stać ich na to, pokazali to w poprzednich turniejach, że są w stanie rywalizować z najlepszymi, że są w stanie prowadzić wyrównane pojedynki, tylko muszą tutaj wejść na te odpowiednie tory, na których byli przed kilkoma tygodniami, pokazać na co ich stać, jakim talentem dysponują, jakimi umiejętnościami, których na pewno ich nie brakuje. David Hatton-Jones, teraz piłka wyjdzie nam poza boisko, a więc bez akcji powrotnej teraz Szczecinianie, zaraz na boisku formacja ofensywna. Miłosz Borówka, jego pierwszy przechwyt zakończony przełożeniem, tym razem złapie piłkę na około 20 yardzie już w tej pierwszej akcji i po raz kolejny posyła na boisko formację ofensywną. No i potrzebuje teraz tutaj defensywa dobrej akcji, potrzebuje może przechwytu, może saka, który by nieco wybił z rytmu warszawiaków, którzy są w gazie niesamowitym po tym fenomenalnym początku. No i potrzebują tutaj jakiejś dobrej akcji ze strony liniowych defensywnych, może drugiej, trzeciej linii obrony, przechwycić piłkę. I troszkę wybić z rytmu tą napędzoną machinę Jakuba Studnia. Teraz o czas prosi właśnie ten trener. Thank you.
razem Aleksander Bargiu. Na pozycji rozgrywającego zastępuje Marcela Smolenia. I ta piłka dobrze wyegzekwowana do skrzydłowego z numerem 7 Kaspra Jaszewskiego, który już ma na swoim koncie przyłożenie. Ale jednak nie złapał tej piłki tak, jak powinien. I tymczasem chyba nam się skończy ta pierwsza połowa meczu. Dokładnie, koniec pierwszej połowy meczu. Wynik 28-0 dla ekipy Warsaw Eagles. No i Szczecinianie muszą tutaj mocno przedyskutować to, co się działo na boisku w tej pierwszej połowie, bo na pewno to nie była drużyna, która przyzwyczaiła nas do swoich dobrych występów. Pomimo że przegrywali, to naprawdę schodzili z bardzo dobrym, bardzo dobrym wrażeniem. Tym razem tego wrażenia brakuje, ale na pewno są w stanie w tej drugiej połowie nieco więcej napsuć krwi Warsaw Eagles. 28-0 i już za około 15 minut będziemy się meldować podczas drugiej połowy tego pierwszego meczu półfinałowego Mistrzostw Polski do lat 17 w futbolu 8-osobowym. No i przerwa, drodzy Państwo, a my, korzystając z okazji, że jest przerwa, zapraszamy oczywiście do strefy rozrywkowej, strefy gastronomicznej, a sporo tam się dzieje. Strefa Jump Fun, a więc plac zabaw dla najmłodszych, strefa animacji przygotowane przez Ziabawę, tam również także wata cukrowa. No i co my też mamy? Aha, jest chyba paintball, widzę, no i strefa gastronomiczna, pyszne naleśniki, fake shake'i. Amerykańskie burgery są, widzę. No i oczywiście świeżo palona kawa bydgoska od Wromberg Cafe. Życzymy Państwu smacznego. Piknik bar dzisiaj, drodzy Państwo, a więc kebab, frytki, zapiekanki, hot dogi, zimne napoje. No i co ciekawe, uwaga, można płacić kartą płatniczą. Jak ktoś nie zabrał gotówki, nic się nie stało, spokojnie. Piknik bar przyjmuje.
Tak. No i rozpoczynamy drugą połowę pierwszego meczu półfinałowego 28-0 po pierwszej połowie dla Warsaw Eagles. Ale młodzi Husarze stać ich na o wiele lepszą grę, na o wiele bardziej regularną, konsekwentną i przede wszystkim skuteczną, więc liczymy, że w tej drugiej połowie zaprezentują nam się z o wiele lepszej strony. Pierwszy kick-off wychodzi poza linię boczną, a więc już za chwilę z formacją ofensywną warszawianie jako pierwsi bronić będą młodzi Husarze. Zobaczymy też, jakich zmian dokona Jakub Zdoniu, mając już wynik 28-0. Na pewno będzie starał się tutaj rozgrywać swój tak zwany drugi garnitur, żeby nie męczyć zawodników z pierwszego składu, dać im odpocząć przed tym kolejnym spotkaniem. A więc już widzimy, że na pozycji rozgrywającego Aleksander Bargieł, już nie Marcel Smolin, tak jak rozpoczynaliśmy od pierwszej minuty. Teraz z piłką z numerem 46. Erik Turek biegł z tą piłką, zdobył pierwszą próbę, a więc w tej pierwszej akcji akcja przesunięta o 10 yardów do przodu. Aleksander Bargieł znów do Eryka Dudka, ten znów ma dużo miejsca po stronie swojej lewej, dużo miejsca niepokryte przez formację defensywną. No muszą tutaj bardziej zbiegać w środek, bardziej zawężyć pole gry warszawianom, bo jak na razie w tych dwóch akcjach bez najmniejszych problemów dwie pierwsze próby dla Warsaw Eagles. Tym razem sam roluje, sam postanawia pobiec piłką, tym razem na drugą stronę, ale dobrze teraz staklowany przez jednego z obrońców Przycinian. Nie zdobędzie pierwszej próby, ale mamy też żółtą flagę na boisku. Panowie,
nieagane trzymanie ze strony jednego z zawodników Eagles, a to oznacza, że przesunięci do tyłu w tej akcji będą i do pierwszej próby będzie brakowało 15 yardów. I to jest ten moment, w którym formacja defensywna ma dużo miejsca za sobą do tej pierwszej próby, może bardziej zaryzykować i ma szansę na to, żeby zatrzymać po raz pierwszy w tym meczu tą napędzoną formację ofensywną warszawianok. 10 yard boiska, gwiazdek sędziego po wznowieniu. Chyba któryś z sędziów zapędził się z tym gwizdkiem, więc zaczynamy po raz kolejny. Pierwsza próba, około 15 yardów do przejścia, ale teraz zły snap miał duże problemy. Marcel Aleksander Belgio, żeby złapać piłkę i tym samym ta piłka w rękach defensora młodej Husarii Szczecin. I właśnie to jest ta akcja, która może nam nieco odwrócić ten mecz. Odzyskane posiadanie. No i formacja ofensywna młodej Husarii na boisku, Oskar Sartyga. No i będą próbowali przemieszczać się do przodu, będą szukali swojej okazji. Na pewno ta akcja formacji defensywnej doda im więcej pewności siebie. Zły snap, ale też i żółta flaga, jakby ktoś za wcześnie ruszył się na linii wznowienia akcji. Pytanie tylko po której stronie. Razem pospieszył się ktoś z zawodników młodych Husarzy, to ich przesuwa 5 yardów do tyłu, a więc 15 yardów do pierwszej próby, 40 yard boiska. Ale do przejścia 4 próby, więc jest szansa, żeby tutaj uszczknąć się, poprowadzić tą serię do przodu. Podanie do środka do Igora Wolińskiego, dokładnie, ale też i nie miał miejsca, żeby móc gdzieś rozpędzić się w swoim biegu od razu na plecach dwóch obrońców, ale uda się tutaj przesunąć odrobinę tą piłkę. Wydaje mi się, że w okolice wcześniejszej linii wznowienia, nie, 2 yardy przed, a więc 12 yardów, 3 yardy udało się zyskać tym podaniem. Sartyga z piłką, szuka Igora Wolińskiego, ale tutaj się nie dogadali, więc sam decyduje się na bieg. Ma dużo miejsca. I wychodzi poza linię poczną. Wydaje się, że udało się tutaj uszknąć z około 3-4 yardy na pewno, a nawet i więcej. Widać, sędzia ustawia się na około 6 yardów przed pierwszą próbą. A więc te dwie akcje jak najbardziej udane. Udaje się wyjść z opresji. Udaje się nadrobić to, co się straciło po tej 5-yardowej karze, a więc przesuwamy się do przodu. Trzecia próba. Teraz będzie zależało od tej akcji, ale sakowany Oskar Sartyga przez dwóch defensorów, David Hutton Jones i z numerem 20 Maciej Latała. To oni powstrzymali w tej akcji młodego rozgrywającego. Czwarta próba, będą grali, bo tutaj nie mają nic do stracenia, muszą szukać swojej okazji, muszą szukać swoich szans. Sartyga wychodzi poza kieszeń, ale tam nie ma miejsca, znów na swoich plecach od razu jeden z obrońców, tym razem z numerem 30 Graczykowski, sakuje Oskara Sartygę. Dość mocno poturbowany po tej serii Oskar Sartyga. Musi troszkę odpocząć, troszkę tutaj nabrać sił, ale już pokazuje, że wszystko z nim w porządku. I będziemy mieli powtórkę tej akcji, tej czwartej próby, ale tym razem Ruszak wysyła swoją formację specjalną od pantu. Jakby miał zamiar odkopywać, ale myślę, że tutaj będzie bardziej jakiś fake, jakaś
zagrywka, która miałaby zaskoczyć obronę, bo przecież czwarta próba 30 jardowska, tutaj śmiało można ryzykować swoje akcje ze wachlarza zagrywkowego. Podanie złapane, czy będzie wystarczyło do pierwszej próby? Piłkę łapał z numerem 42. Jakub Ostrowski, jeden z nominalnych skrzydłowych, ale nie udało się tej pierwszej próby, jednak zdobyć zabrakło trochę yardów i wchodzi nam formacja ofensywna Warsaw Eagles, formacja defensywna młodej Husarii. No i zobaczymy, czy będą znów w stanie odzyskać posiadanie, tak jak serię poprzednią, kiedy po złym snapie wykorzystali okazję, nakryli piłkę bezpańską gdzieś za linią wznowienia akcji. Czy są w stanie znów odzyskać posiadanie, znów dać szansę swojej formacji ofensywnej po to, żeby zapunktowali, żeby przynajmniej przed tym kolejnym meczem nabrali tej właśnie pewności siebie. Arek Dudek znów ma dużo miejsca, znów się rozpędza. Nikt go uderzy, nie zatrzyma, ale wyszedł chyba poza linię boczną. Sędzia wskazuje, że jedną nogą nadepnął na linię boczną boiska na około 41 yardzie, a więc nie będzie przyłożenia, będzie szansa jeszcze dla młodej Husarii, żeby jeszcze lepiej poukładać swoje szyki obronne, żeby te akcje biegowe Eryka Dudka jakoś zatrzymać, bo jak na razie te rozwiązania biegowe Warsaw Eagles są nader skuteczne, a kończy nam też przy okazji trzecią kwartę sędzia główna, a więc wchodzimy już w ostatnią część tego pierwszego meczu półfinałowego. No i zaczynamy. Czwarta, kwarta nadal. Wynik 28-0 dla Warsaw Eagles. A znów Eryk Dudek dostaje piłkę i znów znajduje sporo miejsca, żeby zdobyć bez najmniejszych problemów tą pierwszą próbę. No i muszą tutaj popracować młodzi husarze nad tym, żeby jakoś bardziej zawężyć to pole biegów Eryka Dudka, żeby nie pozwalać mu na tak regularne zdobywanie tych pierwszych prób. Choć na pewno lepiej weszli w tą drugą połowę, nie stracili przyłożenia w trzeciej kwarcie, a odzyskali posiadanie. Troszkę na psuli krwi w tej swojej serii ofensywnej, ale nie udało się też zdobyć pierwszej próby po swoich akcjach. David Hatton Jones teraz na pozycji rozgrywającego. Tego jeszcze w tym sezonie nie widzieliśmy, ale to będą oczywiście biegi tego zawodnika. Jak na razie przedostaje się prosto do pola punktowego, ale też i żółta flaga na boisku, a więc jeszcze czekamy na ostateczną decyzję sędziego głównego, czy ta akcja zostanie powtórzona, czy cofnięta zostanie formacja ofensywna, czy to formacja defensywna dopełniła jakiegoś przewinienia. Widzimy, że błąd po stronie Warsaw Eagles, a więc sami sobie tutaj utrudnili to zadanie, sami nie pozwolili na to, żeby Hatton Jones cieszył się ze swojego przyłożenia, ale też i to jest szansa kolejna dla młodych husarzy, żeby jeszcze lepiej tutaj poukładać te szyki, żeby jeszcze bardziej się przeciwstawić tym akcjom biegowym. Teraz David Hatton Jones szukał podania, ale potknął się i od razu przy nim trzech obrońców powstrzymuje teraz Davida Hattona Jonesa i ta akcja spaliła na panewce, więc dobra akcja obronna teraz w tej pierwszej próbie. 15 yardów do pierwszej Warsaw Eagles. Jeżeli stoją tutaj,
20 jard przed polem punktowym. Znów David Atunzo, znów szuka podania, ale to podanie zdecydowanie jest za krótkie, gdzieś w okolice. Filipa Zapędowskiego, to do niego miała powędrować ta piłka, ale tym razem zabrakło precyzji ze strony młodego rozgrywającego, już trzeciego, którego oglądamy w tym pierwszym meczu półfinałowym. Na początku mecz rozgrywał Marcel Słoń, potem zastąpił go Aleksander Bargieł, a teraz za akcję odpowiedzialny David Hatton-Jones. Zobaczymy, czy tym razem znów będzie szukał podania. Nie, teraz ma dużo miejsca w środku, ale też fantastycznie takluje go jeden z młodych husarzy. Tam z numerem 22 tym razem. Karol Etunkowski sam powstrzymuje w biegu rozgrywającego Warsaw Eagles. Daje szansę swojej formacji defensywnej na to, żeby obronić tą swoją strefę punktową w tej serii ofensywnej. Przy czwartej próbie brakuje 5 yardów. Eryk Dudek teraz szuka miejsca, ale dobrze, teraz zawężają środek pola. Szczecinianie powstrzymują Dudka. I ten bieg zatrzymany, co oznaczałoby nam wymianę formacji na boisku. Jak będzie mierzenie piłki, czy ta pierwsza próba została zyskana przez młode Orły, czy zabraknie. Piłka dla formacji ofensywnej młodej Husary, a więc zabrakło tam pewnie około pół yarda do tej pierwszej próby. No i formacja defensywna po raz drugi w tej drugiej połowie powstrzymuje formację ofensywną Warsaw Eagles. A więc w tej trzeciej i w tej czwartej kwarcie jeszcze bez straty przyłożenia. A więc już napierają gdzieś tam swojego rytmu, który pokazywali podczas poprzednich turniejów juniorskich. To każe wierzyć w lepszy występ od początku, już w kolejnym meczu. Teraz Oskar Sardyga biegł przez środek za plecami swojego centra. Przesunęli tam piłkę z około 5 jardów, więc dobre teraz zagranie przede wszystkim centra, który gdzieś udało mu się przeciwstawić swojemu defensorowi i przepchać go swoją siłą fizyczną, a więc dobra akcja teraz linii ofensywnej młodej Husarii. Oskar Sardyga do Igora Wolińskiego, ten ma dużo miejsca, jest pierwsza próba i wypychany na około 22-23 yardzie własnej połowy, a więc pierwsza próba po stronie młodej Husarii, seria kontynuowana. A więc już gdzieś tam troszkę te trybiki zaczęły funkcjonować, już gdzieś to powoli układa się w całość, a więc już nabierają tej pewności to, co pokazywali w poprzednich turniejach. Znów posypały się tam flagi na murawie, to oznacza, że któryś z zawodników ruszył się wcześniej niż zrobiła to piłka. Ale to 5 yardów kary będzie dla młodej Husarii, a więc któryś z liniowych ofensywnych zbyt wcześnie ruszył się przed wysnapowaniem tej piłki. 15 yardów do pierwszej próby, ale pierwsza próba, więc 4 akcje, 4 szanse dla Szczecina. Igor Boleński z piłką, teraz ma, urwał się dużo miejsca, dobry blok tam po stronie linii ofensywnej i zdobywa już pierwszą próbę w tej pierwszej akcji, a więc bardzo dobra teraz akcja całej formacji ofensywnej.
A sędzia główny nam mówi, że do zakończenia tego pierwszego meczu półfinałowego już jedna minuta. A więc jedna minuta też dla Husarzy, żeby zdobyć honorowe przyłożenia w tym meczu, żeby na ten mecz o trzecie miejsce wyjść z większym i lepszym wstępem. Kolejna znakomita akcja Igora Wolińskiego i też formacji ofensywnej, która zrobiła mu miejsce na ten bieg. Co najważniejsze, kolejny raz zdobył pierwszą próbę, a więc no, ta seria podyktowana przez bieg Igora Wolińskiego. Trzy pierwsze próby tego zawodnika w tej serii. Sardyga tym razem podaniowo łapie tą piłkę z numerem 4 Jakub Ostrowski i kolejna fenomenalna akcja teraz formacji ofensywnej. Dużo miał tam miejsca, wykorzystał to fenomenalnie Jakub Ostrowski. Przesunął piłkę już na około 14 yard boiska. O czas od razu prosi Piotr Roszek, żeby zatrzymać zegar, żeby dać czas swojej formacji ofensywnej, bo widzi, że jest teraz szansa, żeby zapunktować, zdobyć trzecie swoje przyłożenie w tym sezonie. Około 30 sekund czasu mają młodzi Husarze na to, żeby zapunktować w tym meczu półfinałowym, zdobyć kolejne historyczne punkty dla swojego klubu, który rozpoczął swoją historię polskiej ligi futbolu amerykańskiego w tym roku. Oskar Sardyga szuka miejsca, próbuje się wyrwać teraz jedną z obrońców, ale ten, czyli David Hutton-Jones, sakuje Oskara Sardyga. Czas leci, a więc pytanie, czy są w stanie tutaj szybko się przeorganizować młodzi Husarze, żeby zatrzymać czas, żeby dać sobie więcej czasu na rozgrywanie tej serii. Druga próba, około 14 yardów do pierwszej, ale tutaj trzeba grać o pełną pulę. Teraz podanie, ale przechwycone przez Macieja Latałę Warsaw Eagles, a więc jak dobrze zapowiadała się ta seria ofensywna, bardzo dobrze poprowadzona. Pokazali młodzi Husarze, na co jest stać, pokazali, że dysponują umiejętnościami, które są w stanie tutaj dać im wyrównany pojedynek, że są w stanie w tym meczu o trzecie miejsce pokazać coś więcej, aniżeli w tej nieudanej, co by nie powiedzieć, pierwszej połowie. Ale rozpędzają się młodzi Husarze i ten drugi mecz może być już o wiele lepszy w ich wykonaniu. A tymczasem kończy nam się ten pierwszy mecz półfinałowy, a więc Warsaw Eagles finalistami tego turnieju finałowego PLFA J8 i to oni zagrają w wielkim finale o godzinie 17, a o godzinie 15 młodych Husarzy zobaczymy w meczu o trzecie miejsce. Przeciwko komu zagrają, to okaże się już niebawem o godzinie 13. Drugi mecz półfinałowy Bydgoszczy zmierzą się z Kozłami Poznań o prawo do gry w wielkim finale dzisiejszych mistrzostw Polski do lat 17 w futbolu amerykańskim 8-osobowym. A więc już o godzinie 13 powracamy na boisko.
Drodzy Państwo, no więc mamy chwilę przerwy. Ja z przyjemnością zapraszam do strefy rozrywki i do strefy gastronomicznej. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy naprawdę sporo...